Zespołu pałacowo-parkowego w muszli koncertowej w Europejskim Centrum Artystycznym imienia Fryderyka Chopina w Sannikach odbył się koncert w wykonaniu laureatów czwartych mistrzowskich warsztatów wokalnych pod tytułem Wokół Chopina. Dzisiejsze wydarzenie jest finałowym koncertem czwartych mistrzowskich warsztatów wokalnych muzyki polskiej wokół Chopina. Od środy uczestnicy pod okiem profesor doktor habilitowanej Anny Jeremus-Lewandowskiej przy akompaniamencie doktora habilitowanego Jarosława Domagały oraz doktor habilitowanej Moniki Kolasa-Chladikowej przy akompaniamencie doktora Zbigniewa Mereckiego kształcili i szlifowali swój wokal. Dzisiejszy koncert jest zwieńczeniem ciężkiej pracy zarówno uczestników warsztatów oraz ich wykładowców. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego oraz Polskiego Radia Chopin. Podczas warsztatów uczestnicy pracowali nad swoim wokalem pod okiem wybitnych profesorów. Było 22 uczestników podzielonych na dwie grupy po 11 osób. Nad uczniami czuwali Anna Jeremus-Lewandowska, Monika Kolasa-Chladikowa, Jarosław Domagała oraz Zbigniew Merecki. Warsztaty trwały 5 dni. Prowadziłyśmy zajęcia ja i pani profesor Anna Jeremus-Lewandowska. Każda z nas opiekowała się 11 uczestników. W każdej klasie pracował jeden pianista. Mieliśmy zajęcia wspólnie i tutaj rozwiązywaliśmy problemy techniczne, interpretacyjne, przygotowywaliśmy nowe utwory, powtarzaliśmy, doskonaliliśmy już wcześniej znane, tak jak na każdych warsztatach wokalnych. Uczestnicy byli w różnym wieku i z różnym warsztatem wokalnym. Każdy mógł pod okiem specjalistów dopracować swój głos i wyraz artystyczny. Repertuar był indywidualnie dobrany pod każdą z osób. Zaprezentowano znane i mniej znane utwory. Nie zabrakło Fryderyka Chopina i utworu Smutna Rzeka czy Wiosna oraz Stanisława Moniuszko i Złotej Rybki czy wszystkim znanej Prząśniczki. A jak umiejętności uczestników ocenia jeden ze specjalistów? Wszyscy mają talenty, wszyscy mają w sobie miłość do muzyki, miłość do śpiewu i to jest najważniejsze. Mają piękne głosy. Umiejętności są różne, w zależności od tego, jak kto się długo uczył, no, to nie jest takie proste. Natomiast przygotowują utwory, śpiewają i najciekawsze jest to, że wydawałoby się z boku, że takie warsztaty to jest ciężka praca nad tą właśnie muzyką, nad śpiewem. Natomiast dla nich wszystkich to jest najmilsze, co może ich spotkać. Oni kochają śpiewać, cały czas by śpiewali, cały czas by rozmawiali o śpiewaniu. Także jest to najpiękniejsze, są to najpiękniejsze wakacje, o jakich oni marzyli. I my pedagodzy też, bo no rzeczywiście pandemia dała już nam się wszystkim we znaki i brakuje nam tej prawdziwej pracy i tej rzeczywistego kontaktu z drugim człowiekiem, z uczniem, ze studentem. Miejsce jest w ogóle znakomite. Kurs tutaj już odbywa się po raz 4. I sam Pałac Sannicki, no to bardzo klimatyczne miejsce. Są sale z fortepianami, w których pracujemy nad kształceniem wokalnym. Są też takie miejsca, gdzie oni sobie ćwiczą. Poza tym jest no, wspaniała muszla koncertowa, gdzie będzie się odbywał koncert. Jeśli by się nie odbywał tutaj, jest też przecież piękna sala w pałacu, gdzie koncert także mógłby się odbyć. No i teraz zaplecze, wspaniałe zaplecze. Jest właściwie wszystko na miejscu. Też żywiliśmy się w kawiarence. Wszystkie nasze potrzeby były zaspokojone, a ponadto chodziliśmy na długie spacery i po parku sannickim i tutaj po Sannikach. Także Naprawdę miejsce jest znakomite, można i pracować, i odpocząć. Warsztaty wokalne organizowane są we współpracy ze Szkołą Muzyczną I stopnia w Gąbinie. Jest to pierwsza placówka w historii miasta i regionu umożliwiająca kształcenie artystyczne w ramach państwowej edukacji muzycznej. Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Gąbinie jest współorganizatorem czwartych mistrzowskich warsztatów wokalnych w Sannikach. Współorganizujemy wspólnie to wydarzenie z Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Szkoła muzyczna prowadzi, wydaje mi się, bardzo ambitną i ciekawą działalność artystyczną. Szkoła za zgodą ministra kultury realizuje już od 9 lat eksperyment pedagogiczny polegający na istnieniu klasy śpiewu solowego w Szkole Muzycznej I stopnia. Powszechnie wiemy, że klasy śpiewu solowego funkcjonują w akademiach muzycznych i w średnich szkołach muzycznych. Natomiast w szkole I stopnia jest to stosunkowo rzadka sytuacja i cieszymy się bardzo, że możemy taką klasę prowadzić. Nasze uczennice będą tutaj dzisiaj występować, również ta klasa śpiewu solowego jest pod opieką Akademii Muzycznej w Poznaniu. I bezpośredni patronat, zwierzchność nad realizacją tego eksperymentu sprawuje pani profesor, doktor habilitowana Anna Jeremus-Lewandowska, którą też gościmy na tych warsztatach. I cieszymy się z tego bardzo, ponieważ jest to znakomity, utytułowany pedagog i znakomita śpiewaczka. Jest duży przekrój tych umiejętności, bo osoby są na różnym poziomie zaawansowania, ale wszystkie się bardzo starają, żeby było wszystko jak najlepiej. Naszym zadaniem jest tak może nakierować czy podpowiedzieć soliście, żeby produkcja była jak najlepsza, najbardziej zbliżona do tekstu oryginalnego i no, miała najlepszy wyraz muzyczny. Utalentowani uczestnicy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Na koniec zostały wręczone certyfikaty ukończenia warsztatów oraz kwiaty. Nie zabrakło także pamiątkowych zdjęć.